O, kopią się tam. Wszędzie się tylko kopią. Ja nic z tego nie rozumiem, bo ja się kompletnie nie znam na tym się kopaniu. Jedno się kopanie się nazywa judo, drugie się kopanie się nazywa karate i walenie po mordzie. Ja po prostu nie wiem, czym się to różni. Jestem kompletnym profanem, ale wieszam takie obrazki, a tu się wyjątkowo nie kopią, tylko siedzą. Nie wiem. Mnie by było tak niewygodnie, bo ja wolę na krześle siedzieć, ale co ja mogę wiedzieć? Ja jestem tylko głupim wykształciuchem. Ja się nie znam, proszę Państwa, na sekcji fizycznej, bo ja zostałem oddelegowany do siedzenia. Więc głównie to ja siedzę. Znaczy nie za coś, tylko siedzę dlatego, że, a nie z powodu, że. No i teraz wieszam. Będzie pięknie. Kolejną wystawę w naszej galerii w MOK-u. Tym razem po raz kolejny są to karatece, ale zupełnie inaczej, bo są to osobiste zdjęcia zebrane z kilku różnych prywatnych zbiorów, prywatnych albumów powyciągane, poskanowane i podrukowane. Takich zdjęć jak za mną tutaj, tam akurat ja jestem przez przypadek, jest dużo, będzie kilkadziesiąt, nawet chyba więcej, jest Grzegorz Truchanowicz. I będziemy mieli do Was taką prośbę, do wszystkich, którzy przyjdą w sobotę o 18, którzy byli związani z karate, albo ich znajomi byli związani, albo rodzina z karate, żebyście na tych zdjęciach, na tych fotografiach napisali, kto tam na tej fotografii jest, jakie to wydarzenie, który rok, bo budujemy taką bazę dokumentacji do naszej Arki Karkonoszy przy okazji też. Ludzie, nie bijcie się! A propos bicia się, to z takich książek kiedyś w latach 70., 80. ludzie się uczyli karate. Tutaj jest taka technika kopnięcia, jak się kopniecie przed bronią palną, obronić. Takie kserówki kserówek i takie rzeczy będzie tutaj można zobaczyć też na wystawie. Z czego się kiedyś, jak nie było YouTube'a, nie było tabletów, ludzie uczyli sztuk walki. No, nie wierzcie mu, że kiedyś tego nie było. Nie. Zawsze były internety, zawsze. Nie wiem, nie było mnie wcześniej.